Witaj w module 6, trzeciej części kursu o przygotowaniu stanowiska do pracy. Tym razem będziemy przeprowadzać audyt wewnętrzny stanowisk komputerowych. Zakres przedmiotowy dla audytu informatycznego jako samodzielnego przedsięwzięcia jest bardzo szeroki od oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego systemu operacyjnego do oceny zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali całej firmy, ale należy tu podkreślić, że audyt systemów informatycznych zajmuje się nie tylko bezpieczeństwem. Jest to sposób uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych. Audyt informatyczny pozwala zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Na przykładowy zakres audytu wewnętrznego może składać się analiza architektury sieci i możliwych dróg do systemów, testy istniejących zabezpieczeń sprzętowych, hardware'owych, sprawdzenie bezpieczeństwa systemów backupu, ochrona współdzielonych zasobów systemowych, sprawdzenie skuteczności działania systemów antywirusowych, uwierzytelnianie i autoryzację haseł użytkowników, kontrola dostępu przed dostępem użytkowników nieuprawnionych, analiza zabezpieczeń programowych, software'owych, skanowanie systemu w celu oceny jego szczelności, testy bezpieczeństwa serwera www, testy systemu obsługi poczty, testy pozostałych dostępnych usług, identyfikacja i analiza zagrożeń. Gdy mamy już zdjęcie inwentaryzowanego komputera i jego certyfikatu autentyczności, możemy rozpocząć zatem inwentaryzację zainstalowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Powinniśmy dowiedzieć się, z jakiego oprogramowania pracownicy korzystają najczęściej, czy nie są zainstalowane programy niepotrzebne im do wykonywania pracy, a jedynie obciążające stacje robocze, oraz jakiego rodzaju dane są przechowywane na stacjach roboczych użytkowników. W większości firm przed wprowadzeniem audytu istnieje brak rzetelnej wiedzy o tym, jakie aplikacje i na których stacjach są wykorzystywane. Na komputerach użytkowników można znaleźć aplikacje niezarejestrowane przez dział informatyki, często niezwiązane z charakterem wykonywanej pracy.